Kurierze teraz moda na kompostowanie odpadów zielonych w gminie Klębów. Chodzi o ekologię, ale też o oszczędności. Za zgłoszone kompostowniki mieszkańcy płacą mniej za śmieci. Najaktywniejsze w tym sołectwa mogą zyskać wysokie nagrody. Anna Malesińska z Michałowa w gminie Klębów od 2 lat nie wystawia przed bramą brązowych worków z zielonymi odpadami. 2 kompostowniki nie są ani kosztowne w utrzymaniu, ani uciążliwe. Za to są opłacalne. Mniej płacimy za wywóz odpadów, jest zniżka od 7 zł od osoby za posiadanie kompostownika miesięcznie. Także same korzyści. 7 zł zniżki miesięcznie od osoby za wywóz odpadów to oferta gminy dla osób, które zgłosiły kompostowanie bioodpadów. Roczna oszczędność dla przeciętnego gospodarstwa ponad 300 zł. Sołectwom zaoferowano konkurs trwający od maja do końca lipca. Te miejscowości, u których przyrost ilości kompostowników w stosunku do ilości mieszkańców będzie największy, będą nagradzane. Nagrody za 3 pierwsze miejsca to 15, 10 i 5 tysięcy złotych. Wieś Roszczep liczy na wygraną. Warto, żeby i moja miejscowość się włączyła w tą akcję, bo są pieniądze, gdzie moglibyśmy wydać na własną miejscowość. Zazielenić, upiększyć jeszcze ładniej. Samorząd Klębowa intensywnie zabiega o tworzenie kompostowników. Przede wszystkim walczymy o efekt ekologiczny. Natomiast bardzo ważną kwestią jest możliwość uzyskania oszczędności zarówno w finansach domowych mieszkańca, jak i też w finansach gminy. 30% ogólnej masy odpadów zbieranych z terenu gminy to są właśnie bioodpady, więc jest o co walczyć. Rocznie za odbiór i wywóz bioodpadów gmina płaci ponad 1 000 000 zł.